Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam każdego, wszystkich. Zapraszam do zatrzymania się nad Bożym Słowem na niedzielę. Czytanie pierwsze jest z księgi proroka Ezechiela. Ezechiel działał na wygnaniu w Babilonii, kiedy naród żydowski już doświadczał upokorzenia, wygnania. Kiedy już nie był we własnej ojczyźnie, ale właśnie uprowadzony za grzechy, które wcześniej popełnił. I tam prorok Ezechiel zapowiada nadzieję, mówi o nadziei. Mówi, że Pan Bóg nie zostawił tego narodu w jego bolesnym doświadczeniu, ale z nim jest. I czytam. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Jest to metafora, więc mówi, że ten naród, który jak gdyby jest teraz w śmierci, uśpiony, na obczyźnie, upokorzony, zniewolony, na nowo otrzyma nadzieję, na nowo będzie przyprowadzony Bożą mocą do ziemi obiecanej, ziemi ich ojców. Czyli Pan Bóg jest wierny, Pan Bóg nie opuszcza, chociaż dopuszcza, aby człowiek poniósł konsekwencje swojej niewierności, swojego grzechu. I tak będzie w naszym życiu. Ile razy popełniamy grzech, tyle razy poniesiemy skutki tego grzechu. Czasami bardzo surowe, czasami bardzo tragiczne, ale poniesie człowiek. Bóg dopuszcza do tego, aby człowiek poniósł konsekwencje swojej niewierności Bogu. Jan Paweł II, już święty, właśnie mówił do młodzieży w Polsce w czasie jednej z pielgrzymek: bądźcie roztropni, rozsądni, nie pozwólcie, aby was zwiedziono, oszukano, nie dajcie się mirażom ponieść tego świata, łudom, bo później będziecie wracać poranieni, a wiele rzeczy już nie naprawicie. Tak jest w życiu człowieka. W naszym życiu powinna nam towarzyszyć zawsze Ewangelia, czyli ta dobra nowina. Ona zawsze prowadzi do życia. Ona zawsze wydobywa ze śmierci, śmierci grzechu, z niewoli, to największej niewoli wewnętrznej, która wynika z niewierności Panu Bogu, z grzechu. Ewangelia opisuje nam wydarzenie wskrzeszenia Łazarza, brata sióstr Marty i Marii. Pan Jezus często z uczniami przychodził do domu Łazarza, Marty, Marii, aby tam właśnie odpocząć, spożyć posiłek. Tam jednocześnie też nauczał. I kiedy dowiedział się, że choruje jego przyjaciel Łazarz, to nawet świadomie opóźnił przyjście do domu Łazarza. Ale to świadomie. A później mówi: po dwóch dniach pójdźmy, aby jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, mówi Pan Jezus, potknie się, ponieważ brak mu światła. Jeżeli chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ ma światło tego dnia, słońca. I mówi, idziemy, aby zbudzić Łazarza. Uczniowie powiedzieli, jeśli śpi, to wyzdrowieje. A Jezus mówił o śmierci.
Łazarz umarł, ale raduję się, mówi Pan Jezus, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Właśnie całe działanie Jezusa w Jego posłudze doczesnej, głoszenia słowa, znaków, cudów, czynów, służby człowiekowi, byłoby obudzić w sercu nie tylko uczniów, ale wszystkich ludzi wiarę w Niego. Wiara jest największym dobrem człowieka, największym skarbem. Wiara jest jego ocaleniem. Pan Jezus powiedział, kto uwierzy, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I właśnie kiedy przyszedł Jezus do domu Łazarza i Marty i Marii, to już Łazarz był od 4 dni w grobie. I Marta mu oznajmiła. Marta powiedziała do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Przyszła i Maria, też zapłakana. Pan Jezus im wyraził swoje współczucie, ale zarazem powiedział, pokażcie, gdzieście go położyli. Poszedł. Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. W warunkach Palestyny, kiedy temperatura w lecie dochodzi do prawie 45-50 stopni, a kiedy w tym czasie chowano ludzi w skale, gdzie tylko zataczano kamień, to zwłoki bardzo szybko się rozkładały, bardzo szybko. Stąd to stwierdzenie, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do Marty, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. I jeszcze dalej, wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Zwróćmy uwagę, wiele razy w tym fragmencie, w tej perykopie pada słowo, żeby uwierzyli albo uwierzyło. Uwierzyli. Tu jest najważniejsza wiara. Jezus po to właśnie opóźnił się, aby ta sytuacja wskrzeszenia Łazarza, przywrócenia go na nowo do doczesnego życia, była sposobnością do obudzenia wiary w Niego, nie tylko uczniów, jeszcze raz Marty, Marii, ale i otaczającego tłumu. I pragnieniem Pana Jezusa jest obudzić wiarę. To jest właśnie ten dar, ta łaska, która przynosi człowiekowi światło, życie, wieczne zbawienie. Wiara, jeśli człowiek wierzy, może otrzymać każdą łaskę. I tu mieliśmy potwierdzenie tego. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Chwała Boża objawia się w czynieniu dobra człowiekowi, w służbie człowiekowi, w ratowaniu jego życia, jego wiecznego szczęścia. To jest chwała Boża. Chwałą Boga jest świętość człowieka, tak mówili pierwsi ojcowie Kościoła. Chwałą Boga jest człowiek i jego świętość i jego przeznaczenie do życia wiecznego, widzenie Boga. Dlatego wiara wprowadza nas w tę moc Bożej łaski, która przywraca człowiekowi nadzieję, życie i to wieczne szczęście. Uwierzyć. Dlatego też święty Paweł mówi, że wiara powoduje zmianę naszego
wartościowania, klasyfikacji czynów, takiego mądrego, moralnego uzdrowienia. Mówi w liście do Rzymian: bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Żeby mieć życie Boże, żeby mieć zbawienie, żeby mieć czyny prawe, to trzeba być otwartym na działanie Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest nam dany w chwili chrztu już, towarzyszy nam od chwili tego pierwszego sakramentu, który wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, w życie Kościoła, czyli chrztu. A w pełni otrzymujemy go w sakramencie bierzmowania. Wyposaża nas wtedy Duch Święty w pełnię darów. Trzeba tylko właśnie na nie się otwierać. Trzeba je tylko właśnie włączyć we własne wzrastanie dobrem, mądrością, świętością, prawością. To Duch Święty w pełni dopiero czyni człowieka człowiekiem. Duch Święty w pełni czyni człowieka człowiekiem. I dlatego święty Paweł mówi: jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Patrzmy, jak bardzo człowiek się wyklucza z wielkiego zbawienia, z wielkiego, najwyższego dobra, gdy odrzuca działanie Ducha Świętego. I mówi dalej: skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. Nie wolno nam zatrzymać się tylko na tym, że człowiek się starzeje, przemija, umiera ciało. Nie. Człowiek wewnętrznie może się stale odnawiać, nawet gdy natura się starzeje. To wewnętrznie staje się coraz młodszym mocą Ducha Świętego. I życie mamy nie w ciele, ale w Duchu Świętym. W duszy, którą Duch Święty ożywia. To jest skarb. Czyli bogactwo nasze jest w sercu, w duszy, którą ożywia i uświęca Duch Święty. To jest skarb człowieka. Tu jest nadzieja, tu jest dobro najwyższe, wieczne, czyli zbawienie. I czytam dalej. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Patrzmy. To jest skarb. Duch Święty, Bóg przez moc Ducha Świętego ze względu na Jezusa da nam na niebo, czyli życie wieczne. Z duszą i ciałem człowiek będzie w wieczności, w niebie. Jest o co walczyć. Należy walczyć. Należy właśnie Bogu okazać posłuszeństwo, zaufać Mu. Bóg kocha jak nikt inny. Bóg pragnie człowiekowi pomagać. Po to przyszedł Jezus na ziemię, żeby człowieka dźwignąć, żeby go wprowadzić w wielkie tajemnice, które przynoszą mu najwyższe dobro. Ale posłuszeństwo to jest warunek. Posłuszeństwo Bogu. Nie ulegać duchowi świata, który jest targany na różny sposób pod szeptami szatana. Targany, niszczony, deprawowany. Iść za Duchem Ewangelii, iść za Duchem Bożym, czyli Duchem Świętym. Jezus przed Ewangelią, przeczytamy takie słowa, mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Jeśli wierzę, to trwam w Jezusie i to świadomie. I wiara pomaga nam dobierać taki styl życia, taki sposób życia, taką hierarchię wartości ustawiać w swoim życiu, by Bóg był pierwszy i najważniejszy w życiu, a jednocześnie posłuszeństwo Bogu by wyrażało się w codziennych, nawet detalicznych naszych czynach. Pozdrawiam, szczęść Boże.